Siemaneczka, drodzy ludziska, z tej strony wasz klan Strateg, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii pod tytułem Hearts of Iron 4, tak. Sprawiłem sobie prezencik, kupiłem sobie Hearts of Iron 4 i tak myślę, nie mam bladego pojęcia, jak się w to gra. Ale no cóż, zawsze musi być ten pierwszy raz, warto spróbować. Trochę filmiczków oglądałem, tak, troszeczkę się dowiedziałem. A teraz czas zobaczyć, czy coś umiem. Czy to oglądanie było potrzebne, czy też nie. Na wstępie powiem, że mam plan co do tej serii, żeby nagrać serię multiplayer z kimś. Ale jest mały problem, że nie wiem z kim. Ciężko jest znaleźć taką chętną osobę do nagrania, tak? Więc co by tutaj jeszcze wam powiedzieć na starcie? Zagram chyba jeden z łatwiejszych państw na początek moim zdaniem, czyli Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckim, ZSRR. Tak, tym zagram. O, hop, hop. No, zacznijmy od 1 stycznia 1936, nadciąga burza. Na schodzą mroczne trasy. W Europie Hitler twardo chwycił ster władzy i coraz częściej zerka poza granice Niemiec. Włochy Mussoliniego organizują kolejne militarne ekspady, a w Azji Cesarstwo Japońskie szykuje się do ataku na Chiny. Ognie Wielkiej Wojny wygasły niespełna 20 lat temu, a dziś świat znów oblany jest benzyną. Jedna iskra może doprowadzić do katastrofy. A żebyście wiedzieli, tak jak mówiłem, zagram Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, którym przewodzi Józef Stalin, Józek, ideologia komunizm. Rząd, reżim totalny, wybory nigdy, ciekawe, nie? No. Partia rządząca, Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna. Nasze bonusy i minusy to wielka czystka, bałtyckie roszczenia, wojna z Wielką Brytanią, trockistowski spisek, ojczyzna rewolucji. Tutaj macie krótką historię, jak chcecie to ją przeczytajcie. Dobra. Zagram sobie na zawodowcu. Ja pierwszy raz gram, więc... Historyczne cele. Wiecie co? Ja bym bez tego zagrał, bo wtedy będzie dużo ciekawiej. Więc co? Zaczynamy. Nie miejcie mi za złe, jakbym lamił, tak jak mówię. To jest mój pierwszy raz w ten tytuł. Więc wiecie. Zobaczcie mi to, jakbym długo się zastanawiał, gdzie co jest, gdzie kto jak. Ale tak jak mówię, to jest moje pierwsze odpalenie. Więc się nie dziwcie. Dobra, czekajcie, najpierw zacznijmy od technologii. Siup, 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 siup. Dobra, technologię mamy już z głowy. Wolne miejsca. Moskwa, uhu. Jest jeszcze 50%. Tu jest 70, o, patrzcie. Dobra, to wystarczy. Brakuje. Dobra, czekajcie. Dwa. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Na razie samolotów nie chcę robić. Nie chcę. Czekajcie. O nie, czekajcie, zrobimy 1-1, żeby to się skończyło. Tak. Wszystko wrzucimy sobie tutaj. Niszczyciele też. Tu i damy sobie tutaj do floty bałtyckiej. Tu. Super. Znaczy. Do tego to za chwilę. Czekajcie. Czy to było? Tu produkcja. Tu. Wszystko w Leningradzie. Musimy zrobić silną flotę bałtycką. Więc tak. Dużo tych szablonów. Po co ja usunąłem tamto?
Handel, handel, po co usunąłem? Gumę. Gumę będziemy ściągać z Etiopii. A jak będzie z Etiopii? Proszę bardzo. Czekajcie. Ile? Jedna siła polityczna. Przyspieszymy na piątkę. Dobra, drugi dzień. Ile trwa uzasadnienie celu? 250 dni. A to ile będzie 210 dni? Łohoho. Wiecie co, i tak... Dobra, czyli... Chciałem szybko podbić Finlandię, ale z tego co widzę, to guzik z tego. Dobra, więc czekajcie, czekajcie, czekajcie. Całą moją armię tu. Pod jednego dowódcę. Tutaj masz stać po prostu, tu. Wszyscy tu. I zrobimy sobie podział. Dywizje górskie chciałbym odłączyć, to jest pewne. Czy ja mam tylko 4 dywizje górskie? No, ciekawe, ciekawe. Dobra. Do dywizji górskich dodamy... Może to jest kiepski pomysł, ale... Co to są? No, żandar... Nie, inaczej. Dodamy kawalerię i zwykłą piechotę. Siup 24 można mieć. Siup, siup, siup. Siup, siup. Ile ma? 18. To jeszcze bym wziął sobie tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. O jednego za dużo. Wywalimy cię. Dobra. I ty masz też dywizje górskie, tak? Ty masz dywizje górskie, czekaj. Tak, ty masz, więc czekaj, czekaj, czekaj. Niech sobie tam leci na spokojnie czas. O, ty się przydasz i ty pójdziesz tu, na granicę z Finlandią. Dobra. Dywizje karne, żandarmerię postawimy sobie na granicy z państwami bałtyckimi. O, wolne stocznie, super, ale to za chwilę. Dobra, a czyli wy staniecie sobie... Szczerze mówiąc, nie wiem gdzie byście mieli stanąć. A jak będzie tu? Tutaj, tak, tu będziecie stać. 52 dywizje. Zaraz. Piechota, czołgi, piechota, czołgi. O. Dałoby się wszystkie. Tak. O, odkryłem sposób, haha. Odkryłem sposób. Aha, czyli nadal na pół. Super. Tu co mamy? Czekaj, 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 czekaj. Czołgi stąd. To są wszystkie czołgi? Tu 6 piechoty, tyle nie potrzebuję.
patrzcie, liczyć nie umiem, nie? Co to mamy? Tego usuniemy. Co tu mamy? I źle znowu wybrałem, super. Dobra. Dobra. Ty będziesz miał... Premizacja na dreni, super. O. Okej. O. Ktoś do mnie pisze, ale to później zobaczymy. Dobra, czekajcie, co ja chciałem? Jeden. Aha, dobra, nie, wiecie co? Zabierzemy stąd i tu musimy zrobić nowy konflikt. O. Tutaj by się przydało. Decyzję na razie nie. Czekajcie. Kto z was miał możliwość... Tragedia, dobra, niech będzie ten Żukow. Żukowa dostaniecie, tutaj dostaniecie... Nie wiem. Czekajcie. Tutaj mam kawalerię, tak? Nie ten, ja. Tu miałeś iść. Ty, koniku. O. Jest tu mi konik, tu. Tak, przenieś. Ile to potrwa? 15 dni, okej. O, tu mam marszałka, fajnie. Fajny jesteś, tego co widzę. Kuzma Galityski. Słaby jesteś, ale... Do podbicia takich słabych państw. Zbyt... Wielkiego kogoś nie potrzebujemy. Dobra, tu, super. O, wszystkie samoloty chciałbym przenieść sobie tu, blisko Leningradu, dawnego Petersburga, a kiedyś jeszcze zwanego Piotrogrodem. Taka ciekawostka. O, to wszystko? Dobra, to wszystko. O, właśnie, technologia, to maszyna licząca się przydała. Zdecydowanie. Widzicie, co ja zrobiłem? Samoloty i wszystkie nad to niedopuszczalne. Tu będziecie mogli tu, tak, tak. Do naprawy, o. Nad Żukowem Żukowa będziecie pilnować. Nowego tworzymy sobie dowódcy. Tu proszę, o, o. Proszę bardzo, i leć tu. A to są jakieś pozostałości, tak? Co to jest? No.
Do okrętów nie chcę, bardziej by mi się przydało coś do piechoty. Więc dobra, weźmiemy bonusy do piechoty. Na granicy z Turcją sobie staniemy. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu, tak? Więc dołącz tu. Też będziesz miał rozkazy tutaj za Warszawę. Proszę, hop. O. Boris Szapokonnikow. Dostałeś oddziały, super. Co to jest? Aha, super. Nie mogę wydawać bezpośrednich rozkazów. A no, ładną obronę mamy, 122. Nie. Ładnie, ładnie. Dobra, rozproszenie przemysłu będzie dobrym pomysłem. Konflikty graniczne, super. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mam zrobić. Czy to oznacza, że będę miał wojnę z Japonią? Wielka czystka się jeszcze robi. Tu wam damy generała. Nie wiem, tego, od komandosów. Nic, bo do tej pory nikogo bata. Co to jest za dywizja? Tu, tak? On jest niekorzystny, no. Nie chciałbym walczyć z Japonią w tym momencie. Mongolia to jest... Nie, nie, nie. Sin... Czystkę, tak? 200 punktów potrzebuję. 200 punktów potrzebuję do eskalacji konfliktu, chociaż nie wiem, czy zdążę. Nie, 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 nie. Nie wiem. Nie, nie, dobra, ja tam nic nie wysyłam. Czekajcie. Dowódca. Ofiara czystki stalinowskiej, uhuhu. A dobra, weźmiemy sobie tego. I tak nie szkolimy oddziałów, może to jest marnotrawstwo. 182. No, czekajcie, wy jesteście...
Was weźmiemy tu, pod jednego marszałka. Dobra, marszałku, marszałku, mój koniutki. Coś dla wszystkich. No dobra, niech będzie ten Gulek. Dobra, ty też. To też. O. Proszę, masz już 5 generałów pod sobą. Super, tutaj dowództwo do suprichota. O. Benzyn, super. Wielka czystka, super. Zrehabilitowane wojsko robimy. Nic z tym robić nie mogę, super. Przyspieszmy czas. Ile to trwa? 70 dni. 70 to też 70? 140. O, czystka oficerów, super. Oho. Aha, dobra. Czyli za 140. O, lapi. 240, dobra. Może za późno to dałem, nie wiem. Gościu, gdzie ty jesteś? I ktoś ty jest? Co ja żem zrobił? Nie, nie chciałbym tego. Chciałem... Czekaj. Zrobię to tak, to tu. Super. No, o, proszę bardzo. Nie, mam trochę, masz trochę za dużo, ale to mniejsza z tym. Wiecie co, drodzy widzowie? Nic praktycznie nie zrobiliśmy. Stanie ktoś coś gwarantuje? Nie. Ile? 70 punktów. Ta dywizja, gdzie ona jest? Ta dywizja. Co jest? Czemu? To nie wiem, to weź się tu ustaw, a ty się tu ustaw. Nie wiem. Masz iść tam, a ty ustaw się tu. Wszystko jasne, dziękuję. No. Ja gram na czystym hoju. Jakbyście się do tej pory nie skapnęli, drodzy widzowie, na czystym hoju. I tak jak mówię, mam czystą nadzieję, że uda się kogoś znaleźć i nakręcimy serię multiplayer, nie? Znajdź i zniszcz tutaj. Na Morzu Skandynawskim. Że mówię? Co ty już? Może Barentsa. Barentsa. Tu jest wybrzeże norweskie i morze norweskie. Norweskie. Ach. Ja chciałbym to. Całą Skandynawię tutaj przejąć. I potem byśmy się wlewali już do Europy. Turcję też mam zamiar podbić.
Ale to potem, jak zniknie nam ta wielka czystka oficerów. Gdzie to jest? Czystka oficerów. Patrzcie, jakie minusy. O, panie. Dałoby się to pomnieć, super. Wiecie co? Ja automatycznie, jak zrobię fajne doświadczenie, pójdę sobie w powstaje LKPO. Co to jest? Kult postępu? Czas badań minus 5%, przydałoby się, nie? O nie, w to drzewko, tu, o, tu. Tu, dobra. Tu. Tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy dobrze robię. Nie wiem, nie wiem. Zrehabilitowane wojsko, super, super. Reorganizacja wojska, okej. Estonia, ile ty masz? 3 dywizje. Polska ma od 38 do 59. A dobra. Nie to. Niemcy, jak tam? Czekajcie. Wy to robicie. Czyli autarkię już zrobiliście. Okej. Nad Renie też. Anschluss kiedy? Ciekawe kiedy, nie? Tutaj jak tam produkcja idzie? Wow. 6-rocznie. Ciepściutko. Nadal na minusie. Państwo włoskie. No dobra, nie będę się bawił. Dobra, o ty Hindebelandii. Weźmiemy sobie to, co potrzebujemy. Drodzy widzowie, pierwszy odcinek dość nudny jest, jak widzimy. Mam nadzieję, że drugi odcinek będzie ciekawszy, że wam się spodoba. Turcja ile ma? 38 dywizji, a ja mam tutaj tylko 16. Czekajcie, a ile ja mam tak w ogóle dział? 2000, okej, a... Jakich ja w ogóle tutaj... Co to jest? To jest ten szablon, tak? No to edytuj. Zwiat i saperów chciałbym dać wam. A ja bym chciał wam dać artylerię, to... No... Zorganizowanie i reorganizacja nam spadnie. A jeszcze jeden batalion piechoty. Weźmy tak. O, proszę. Może to jest głupie, co ja robię. O. Wow. Czemu? Infrastruktura. Dobra. Droga. Na samą górę? To nigdy. Tak, nigdy. A na czym my stoimy? Na jakiej gospodarce? Cywilno! A my gospodarki wojennej potrzebujemy. To za 30 siły politycznej będziemy mogli ją zrobić. Wszystko nam się przyspieszy.
super. Stop, stop, stop. A tutaj za ile? Dobra, to my zrobimy tak. Lepszy sprzęt wojskowy. O, do 300 dni, aż do której ona będzie trwała, to nie. Wiesz, wiecie co? To my od razu sobie pójdziemy. Tu. Tu od razu sobie pójdziemy. Czego nam znowu brakuje? Gumy. Proszę bardzo, ściągamy ją. Dobra, wiecie co? Drodzy widzowie, ja zbadam sobie tą następną... Następny cel narodowy między odcinkami, wojenne doświadczenie. I jak to zrobimy, to już będzie drugi odcinek i już będziemy podbijać sobie następne terytoria, dobra? No właśnie, więc hej, cześć i czołem, nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach, hejka, narka.